Siemaneczko, ja jestem Pepe o tym Games, witam grze w Farming Simulator 22. Dzisiaj zajmiemy się rzucaniem obornika po owsie. Widzicie, nowy nabytek. Dzisiaj będzie pierwsza z akcji. Ma koniczkę sobie spięty, no i oczywiście pierwsza praca taka typowa. Polo do walki. Więc co, bez zbędnego przedłużania, odpalamy i jedziemy z tematem. Myszka 3900 pojemności, więc on trochę pojemności ma. Którzy tutaj nie będziemy mieli. Nawiozłem tutaj gdzieś w granicach 55 ton obornika, więc myślę, że powinno na dopolne mi starczyć. Jeśli nie, to będę później się martwił. Ale powinno mi się zdaje, że te procenta powinno mi to starczyć na te pole. Pole też jest dużo ogólnie, więc myślę, że powinno. Jeśli nie, to coś będę kombinował później. Mało tu już będzie mało ważne. Dzisiaj znowu październik, cały czas mam sobie na październiku 13 tysięcy na koncie, więc przy moim możliwościach to bardzo mało, ale kieszonki jeszcze, nie kieszonki, tylko przepraszam, kukurydzy nazianne jeszcze nie tnę, jeszcze chwilę, zanim to ogarnę, chcę trochę poogarniać sobie pasy polowe, no bo teraz ogólnie tylko zostało mi, co, kukurydza, tylko te same pasy polowe. Więc to też trochę będzie słabo wyglądało, jeśli tylko będę robił teraz. O, ja sam kukurydza później wszystko ciągowo robił właśnie pasy polowe. Trochę jakoś urozmaicenia, żeby było co nieco do roboty. No chwila czasu odcinków też nie było z farminga, więc musicie wybaczyć. Powiem wam tak szczerze, że nawet tak jeszcze nie oglądam tego save'a tak jakbym chciał. No ale już mówię, nie ma, że woli, trzeba to ogarnąć. Ten odcinek na dzisiaj, więc może taka akcja się spodoba. Mi się spodoba prawdopodobnie, bo ja przez będę rzucał obornik. Ogólnie pracownik jeszcze ogarnia mi w gospodarstwie, gruje mi. Właśnie pod pszenicę, po rzepaku, więc myślę, że też powinno być w ostatnim odcinku, gdzie w pszenicy, jęczmienia, przepraszam, w pszenicy już mam zasianą. Mam też ogólnie zasiane, rozsiane. Mam ogólnie także zasianą trawę, to chciałem powiedzieć, kurwa, mogę się wysłowić. Mam zasianą trawę, więc też już jedna robota mi odeszła. Polo, które kupiłem na odcinku, ale idealnie wjechałem, kupiłem na odcinku. No ale mówię, jeśli będę kombinował i tak dwa pola na odcinku były robione. Aha, zapomniałem. Dobra, to nic. Mniej więcej będę raczej wiedział, gdzie rozwoziłem. Mam nadzieję. A jeśli nie, to właśnie minimapka będzie mi tu wspomagała. Wspomniałem się, że animacja jeszcze nie jest naprawiona, czyli nie animacja, tylko glewa, ale animacja jest bardzo piękna. Powiem szczerze, niby tyle czasu farming, a ja jeszcze takich rzeczy nie robiłem w ogóle w farmingu. Z daleka patrzę, to jeszcze coś tam widać, więc dobra, nieźle. Sam zawsze będzie. No ja tam pogeberował sobie przed odcinkiem, żeby właśnie odcinek był trochę lepiej, ale nie ma tego złego. Zobaczcie, że robota idzie. Czekajcie, bo teraz powiem, to jest 12 metrów. Chyba tak. GPS-a. Odpalamy. Chyba na 12 metrów powinno być dobrze. Tego co mi się kojarzy. Znaczy obornik i ten wapną, bo jeszcze też się mam sobie wapnu nim. A nie chciałem tego na odcinku robić. Wolałem właśnie takie typowo akcje obornik na ściernisko. Żeby zrobić coś, zaorać, powiedzmy, i będę miał z głowy nawiezienie, bo te pole nie ma ogólnie wcale nawiezienia. Więc no, z jednej strony słabo, trochę fajnie, bo ten obornik teraz się przyda. Ciskosków wywiozłem, tam było 17600, 17800 chyba tonażu, a to było z firmy, więc ogólnie. Ta firma naprawdę przerobiła mi, chyba, żeby nie zebrać, 38 tysięcy litrów chyba obornika.
Więc nawet dość oddała, że tak powiem, ta firma, która jest właśnie taki anamłyn, coś w tym stylu. Więc tylko to mi oddało miarę fajnie. Tak powiem, opornik, bo tak to nie mam takiej możliwości, żeby się zrobić opornik, bo za mało krów mam tylko 45 sztuk, ale mam połowa jeszcze niedojrzałych, jedna tak, czy jedna trzecia jest dojrzałych, tak powiem, już typowo mlecznych, noga jeszcze nie jest w takim stanie, a trzecia to jest małe cielaki, tak powiem. Nie wiem, czy się coś mi się zaskłania, nie pasuje w mojej wymowie, ale niestety to jest tak bywa, że składnia może nie być taka fajna, jak chciał. No ale myślę, że odcinek jak najbardziej na plus będzie. Dobra, jeszcze w jedną stronę mi stać. Dobrze jest, na cztery przejazdy będziemy mieli ogarnięte. Tam później będzie, jeszcze powinno te tysiące nam nawet zostać, taka robotnika. Nie, to nie jest źle. Jeśli tak, to nie jest źle. Tylko zapomniałem właśnie, że tutaj nie mam, chyba jak każdy, nie ma tego ładnego oborniczka na siedlisku, mimo że już jest to po premierze. Każdy myślał, że jeszcze ten ondatek z tymi pompami, czy jak to się nazywa, będzie to na pewno, ale jednak każdy się mylił. No i niestety tego nie ma. No to zrobić. Pracowniczek tam sobie ładnie ogarnia. No czekajcie, bo ja tu widzę, że mam trochę tego wapna. Proszę Państwa, ale wapnowania. Coś pięknego. Jak teraz popatrzę, to jest coś pięknego. Tam tamy zasianą. Tutaj pracownik ogarnia. Tu mam zasiane pszenice. Więc troszeczkę tego zboża w tym sezonie będzie. Ale to jest powodowane, że coś będzie na wiosnę kupowane. Znaczy później, no, może nawet to przeznaczyłem na wiosnę. Ale na po żniwach, po zbiorze jęczmienia. Pszenicy. Gdzie będzie kurnik? Będzie nowy kurnik ogólnie postawiony, a dobrze pójdzie. Więc na kurnika nie klaszę, bo co? Niech powinna mu się schładza w międzyczasie. Dobra, tak. Capujemy, podnosimy. Trochę ta łyżeczka. Łyżka jest trochę przy mała. Znaczy się duża, przepraszam. Do tego tej ładowarki, no ale. Nie chcę też bawić się z dwoma tysiącami litrów, bo chyba mi się tutaj zabawił na mocno, tak powiem. Więc wolałem sobie już taki pułap ustawić. Fajnie, bo do gazowni, jeśli kładę coś typu dyszonka czy słoma, nawet muzem, powiedzmy, bo tak będzie raczej też plan, tak będzie robione, że będzie słoma luzem właśnie do gazowni, no to takie coś jak najbardziej jest skazane. Większy to nasz tym lepszy miejsce. Ale pięknie to idzie. Tak elegant, popatrzcie, jak to pięknie idzie. No i tak, no i co? Prawdopodobnie robię jeszcze jeden odcinek z pszenicy. Znaczy z pszenicy. Z siewu jęczmienia. Po drugie. Raczej będzie teraz jeszcze ogarnięty temat kukurydzy na odcinku i raczej jesień w końcu będzie, powiem, skończona, to ile można tą jesienią, ale mam nadzieję, że powinno być ale dobrze, znaczy dwa odcinki tak gdzieś liczę prawdopodobnie. Tutaj raczej będę sobie ogarniał poza odcinkami, bo was tutaj też zanudzę tą jesienią, a na wiosnę też musiał mieć coś fajnego do porobienia. Dokładnie z tego, co mi się kojarzy, słonecznik do zasiania. Tutaj będzie, że będzie fajna zabawa. Dobra. I tego sobie przygotowuję. Mimo, że powinien przygotowywać sobie to później, nawet późną wiosną. No ale jednak postanowiłem teraz to zrobić, może mieć z głowy. Założam sobie poza odcinkiem i myślę, że powinno być elegancko. No ale mam nadzieję, że wapno dopiero będzie siane dopiero na wiosnę się ma natykała, bo raczej tutaj też będzie wapno. Więc zobaczymy. Trochę z tego wapna boję. Nie, to wałowanie. O Jezu, już się wystraszyłem.
Wału mają, no to dobra. To wału wani, nie wapno wani. Kurze, twarz, przepraszam bardzo. Nie spojrzałem. No to nie, to wapno wani tylko jest jedno pole. A też będzie robić na odcinku na wiosnę. Więc. No. To nie będę miał co robić praktycznie na wiosnę, tak popatrzyłem, mówię, no te wapno, tyle tego wapna będzie do. Rozsiewania, no to naprawdę będzie multum roboty, a tu na szczęście z jednej strony, że tyle wapna nie ma, to wałowanie. Mimo tego, że mam ten mod grany, której nie potrzebuję, powiedzmy, wałowania, czy jak to nazwać, no to na któreś pola tam naprawdę wymagają wałowania, a to chyba ostatni raz, które tam potrzebuję wałowania. Nie pamiętam, które tam pola wymagają, które będą wymagać, zobaczymy. Ważne, żeby było to ogarnięte i łącznika będzie taka dobra. No widzę, że trochę obornika dość dużo zabraknie, bo to raczej przedobrzyłem, że tak powiem, z ilością, trochę więcej tego będzie. No jest dopiero jedna na tym 1/3 pola zrobione, na tym urzędniku będzie jeszcze 1/3 zrobiona. No to no, ale coś tam się ogarnie, kompostu się dowiezie. Po kompostu mam, a gnojowicy, którzy w ogóle mam chyba 30 parę tysięcy litrów. Taki miszmasz sobie najbliżej zrobię, bo ile mi się kojarzy, krowy, 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 45 tysięcy litrów gnojowicy. Więc trochę tak będzie po raz się wam porozrywane, porzucany obornik, trochę gnojowicy. No i powinno być to fajnie zrobione. No żeby było nawiedzione. Więc myślę, że powinno być to ogarnięte. Na wiosnę raczej tej gnojowicy będzie dużo do kombinowania, w sensie, znaczy, ja nie wiem, co mówicie. Nie do kombinowania, tylko będzie dużo do rozlewania gnojowicy. Ale fajnie, może ta beczka na jakąś większą, powiedzmy, połać przyda, bo na pewno będzie rozlewanie po jęczmieniu. Pszenicy, już nie pamiętam, co ja tam w ogóle miałem. Tutaj, na tym polu, gdzie będę chciał tu rozlewać gnojowice. Dość, myślę, że ciekawie będzie. Jeśli gnojowice mi nie starczy, to na pewno będzie i kompost, bo na chyba z biogazowni też powinien coś już z tego mieć. Bo biogazownia, nie wiem, ile nie chcę zgadywać, ale już powinna troszeczkę mi chyba dawać. No, tutaj już widzę, że wszystko jakoś tam miarę jest. Poczekajcie. Kompostu 32 tysiące litrów, więc na pewno mi starczy na to pole gnojowicy i kompostu w razie w. Więc nie muszę się martwić, że mi nie starczy. Więc się cieszę bardzo. 13 minut odcinka. 20 nie dobijemy na pewno, bo za dużo mi towaru na rozrzutniku nie zostało, więc troszeczkę jest lipa. Dobra, ja niech dokończy ten przejazd. To teraz będę miał pomysł, żeby wiedzieć, który to jest przejazd. Ale to nic, ale to nic. Czekajcie. Czekajcie, ja może backupa zrobię później. Dobra, uważnie. Przełożymy. No, wracam po krótkim cięciu. Dobra, ładujemy. Towar sobie na rozrzutnik. Dużego towaru już nie ma, nie oszukujmy się. Mówię, ile starczy, na tyle starczy. Muszę chyba sobie przepisać klawisz pod inne nagrywanie, pod inny klawisz nagrywania, bo każdym razem, co chcę coś zrobić, albo niechcący coś kliknę, wyłączam sobie nagrywanie. Dlatego te cięcie musiałoby teraz być. Więc teraz nie wiem, ile zbyt to było tam minut. Ale myślę, że miałem wystarczająco, żeby dokończyć to tutaj. Ogarnąć na jakiś temat. Na ile mi wystarczy, na obędzika to mi starczy. Zresztą mówię, kompost pójdzie bądź gnojowica. Ale chyba, że prawdopodobnie gdzie gnojowica była 40 tysięcy litrów. Gnojowicy jest, no to nie ma sensu jej tu trzymać. Więc tutaj tylko będzie szedł obornik,
Nowica jeszcze. I to wszystko. Temat będzie zamknięty, raczej z nawizieniem, chociaż żeby pół pola było nawizione. No to jeszcze tam się nawizie Nowicą i będzie. I Cabello. Jak powiedziałem, nie ma właśnie tutaj nawizienia. Ani deka, no tym bardziej trzeba tu naturalnym nawizieniem dać. Bo tak jak wiecie, była słoma i trzeba tu było siąść na słomę. Znaczy, gorzej było, bo trzeba było siąść na słomę, żeby było co do biogazowni, jak i zarówno do krów mieć. Więc tej sieczki tutaj nie było, tego nawizienia. A chyba raczej, jeśli teraz pójdzie dobrze, to teraz raczej to wyrzucę już ten młot, który no jest teraz już średnio mało przydatny. Myślę, że wracam, ponieważ znowu wyłączy mi się guzik od nagrywania. Włączyło mi nagrywanie, więc musiałem znowu robić krótkie cięcie, co już naprawdę zaczyna mnie powoli denerwować. Czekajcie, teraz gdzie to było nawiezione do tego momentu. Dobra, mniej więcej tak. Dobra, i jest elegancko, bo powiem wam szczerze, już trzeci raz wyłączyło mi nagrywanie. Troszeczkę mnie zaczyna drażnić, więc musiałem teraz sobie przestawić nagrywanie na inny klawisz, bo ja nie mam tych fizycznych F1, F2, F3, tylko właśnie musiałem przepisać sobie F2, F3 pod inne klawisze, bo nie mam tego, znaczy kto widział, że klawiaturę Corsair, Apex Mini, więc to wie, co ma klawisze. Dlatego trochę mieli. A muszę po prostu wziąć inną klawiaturę do samych włączania i wyłączania nagrywania. To by było może też niegłupą opcją. O, bardzo dużo, bardzo często już tak mi się robi, że nie mam. Wcale nie mam odcinka. Chciałem powiedzieć, że czasami właśnie przez to, że wyłącza mi się i wyłącza, bo to nagrywanie też jest trochę wkurzające, dlatego musiałem sobie trochę przepisać pod inne klawisze. Więc myślę, że teraz raczej jestem praktycznie w 100% pewny, że mi się nagrywanie teraz nie wyłączy. To nie nagrywam na prawo, bo powiem jeszcze, że tak to ładnie wygląda. Dobra, jeszcze nie mam jednego pola. Jest połowa może tego pola, troszeczkę może lepiej niż pół. Całościowo, to niż dopiero tu będzie połowa, to mi się zdaje. Tego obornika za dużo nie ma. No będzie, kompostem, nowicą, znaczy naciągnę i powinno być wyrównane. Więc smakornik będzie teraz latał, przepnie się do beczki, będzie raczej z beczką sobie latał. On nam bardziej mi pasuje. Takie śmierdzące sprawy teraz. No bo jeśli jest case, no to case palił teraz. Robotę u mnie robi i tą konkretną, też może stać, bo tu taki już zaspok. Zobaczymy, na ile starczy, na tyle starczy. Nie ma co płakać. Ważne, żeby robotka fajnie szła. Troszeczkę później włączam, bo i tak muszę tutaj ładny klin porobić. Aż mam dwa przejazdy będzie. Więc tu nie mam co na razie płakać. Nie, źle. No troszeczkę mi starczyło, gdyby nawet tego obornika. Ale my, makkonik jak najbardziej nie męczy się w tej robocie. Znaczy 40 koni, no 16,5 tonowego rzutnika. Więc myślę, żeby na stawki to jeszcze można było dorobić. To by była też fajna sprawa. To po pierwsze, a po drugie, no z 20 ton już by był na pewno wybrał. Bo wiem, swojego doświadczenia, znaczy nie, dosłownie z mojego doświadczenia, ale z moich oczu, tak powiem, niektórzy u nas we wsi, w okolicy, właśnie tak robią, że takie duże rzutniki mają, jeszcze na stawki napierniczają, że to bardziej pod kurzaka niż pod krawi, ale też właśnie robią na staweczki, bo tu naprawdę robi konkretne roboty, jeśli na stawki są dość fest. Ja też planuję jakoś chyba raczej porobić swoich rozrzutników.
znaczy jeden braciak, co ma rzucik, miał do swojego rzutnika zrobić nastaweczki, miał do 4,5-tonowego, tutaj a braciak do 6-tonowego, do rzutki, 6-tonowego rzutnika, będzie chciał sobie raczej dołożyć nastawki, bo to bardzo dobra opcja będzie, bo ciągniki miały dadzą radę, czy powinny dawać radę, a po drugie, no już jako towaru tyle jest, że się nie chce aż tak jeździć, bym jeszcze chciał, w sumie jeszcze tylko tyle jako towaru, żebym tyle miał, więc no jest, ale tam kiedy by w listopadzie Maciek mi rozwiózł obornik ze znajomym, bo ja nie miałem, znaczy nie miałem, Maciek pojechał ładować, to z nim przyjechał odpracować, tak powiem, przyjechał włożyć. Powiem szczerze, że obornika było jak jest to 140-150 ton gdzieś na oko, obłonniczka poszło na łąki, a reszta, znaczy reszta, teraz no patrzcie co mi się tu wytwarza, a teraz to było chyba 3, nie 3, przepraszam, nie dobrze, 3 listopada chyba, tak w listopadzie jeszcze będę wywozić, tak, w listopadzie było możliwość rozłożenia, no to Baciek jeszcze porozmawiał właśnie z tym znajomym obłonnik na łąki, no i teraz powiem od 3 do dzisiaj co jest? Dzisiaj jest 9. No to już powiem szczerze, tak gdzieś 3,5, 7, 8 ton w tygodniu razy miesiąc, 4, no to gdzieś 36, 38 ton. Już gdzieś tego obornika jest, powiem szczerze. No jak na moje warunki, na moje hodowle i na wszystko. Już jest bardzo dużo obornika, mimo tego, że średnio w roku chyba około 400 ton obornika się robi, więc no może niedużo, mimo że na 13 hektarów, na 13 hektarów człowiek gospodarzy, a ciężko tak powiedzieć w sumie, ile tam dokładnie tego obornika jest, ale według rzutników tego co wyłożę, bo na wezmuję orzutnikiem, no to no trochę tego towaru tam teraz jest wywiezione, same podrzucanie było męczące, bo tam z pół godziny podrzucałem cyklopem sobie obornik, żeby miał już gdzie zwalać, już nie było multum, wcale nie było miejsca gdzie wywozić, musiałem tak dobrze fest ryszami od cyklopa wysuwać, żeby maksymalnie wyciągnąć, żeby w ogóle coś można było jeszcze więcej włożyć. No nie mam szczęścia do nagrywek. Za chuja pana dzisiaj. Dobra. Zawsze ktoś bije, mimo tego, że najpierw to by się kwaczek zamknął gdzieś, miał w dupie. Dobra. Nie będę przedłużał, wiesz. Dobra. Dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie. Cześć.